Proszę, spróbujmy zachować w pamięci, dobrze w pamięci zachować słowa, które przed chwilą zabrzmiały. Te z Dziejów Apostolskich i te z Ewangelii według świętego Mateusza, ponieważ w tej naszej medytacji chcę zrobić spory przeskok. Dzieje Apostolskie to piękny moment przekazu Kościołowi po wszystkie czasy. Co trzeba zrobić, kiedy Jezus kończy tamten etap misji i odchodzi? I wspólnota uczniów gromadzi się po Jego zmartwychwstaniu, by przygotować się do tego, żeby się stać Kościołem. Bo to o to Jezusowi chodziło. I teraz z kogo 2000 lat? Mam w ręku, skserowałem sobie wprowadzenie w książkę Joshua Heschela, Bóg szukający człowieka. I on niemalże w pierwszych wersetach próbuje zdiagnozować rzeczywistość, w której żyjemy. I sytuację Kościoła, ludzi wierzących, bo on nie mówi o Kościele wprost, mówi o wierze, jest Izraelitą. Zwykło się obwiniać nauki przyrodnicze i antyreligijną filozofię, że we współczesnym społeczeństwie religię odsunięto w cień. Byłoby chyba jednak bardziej uczciwe winić samą religię za jej porażki. Upadek religii nie wyniknął stąd, że została odrzucona, lecz stąd, że stała się nieistotna, zwietrzała, przygniatająca, mdła. Kiedy wiarę całkowicie zastępuje system wierzeń, miejsce czci zajmuje doktryna, a miejsce miłości zwyczaj podszyty rutyną. Kiedy olśnieni blaskami przeszłości ignorujemy dzisiejszy kryzys, gdy wiara staje się raczej dziedzictwem niż żywym źródłem, gdy religia przemawia bardziej w imię autorytetu niż głosem współczucia, jej przesłanie traci znaczenie. I uzupełnię, ponieważ jesteśmy u wrót ewangelizacji, uzupełnię to słowem Ojca Świętego Benedykta z wcześniejszego okresu jego posługi kardynalskiej, który mówi o ewangelizacji w taki sposób. Ludzkie życie nie spełnia się samoistnie. Nasze życie to sprawa otwarta, niedokończony projekt, który trzeba dopiero uzupełnić, urzeczywistnić. Podstawowe pytanie brzmi, jak tego dokonać? Jak stać się człowiekiem? Jak nauczyć się sztuki życia? Jaka droga prowadzi do szczęścia? Ewangelizować znaczy wskazywać drogę, uczyć sztuki życia. I to jest zadanie. I dopowiada, jeżeli sztuka życia pozostaje nieznana, wszystko inne zawodzi. Ta sztuka nie jest jednak przedmiotem badań nauki. Może ją przekazać tylko ten, kto ma życie, kto jest uosobioną Ewangelią. I po tej współczesnej refleksji na między Ewangelią, tamtą chwilą, a teraz tą refleksją, spróbujmy przejść drogę. Na tym tle spróbujmy postawić sobie pytanie bardzo istotne i ważne. Jak ten Kościół się rodził? Ponieważ to nie jest tylko wspomnienie czegoś z historii. To jest metoda rodzenia się Kościoła w każdym miejscu i w każdym czasie. To nie jest tylko wspomnienie tamtego wydarzenia. Słowo Boga, jeżeli zostało nam przekazane,
to nie jest słowem wspominającym jakąś rzeczywistość, ale przywołującym ją nieustannie, również dzisiaj. Czego dzisiaj chce nas Bóg nauczyć? Scena, którą wysłuchaliśmy z Dziejów Apostolskich, ja chciałbym przynajmniej tę drugą część zostawić wam na drogę, ponieważ ona musi być aktualna dzień po dniu, nie tylko dzisiaj. Ona musi być przywoływana zawsze, nieustannie. Można by powiedzieć co poranka, jeżeli w tym dniu konkretnym mamy być Kościołem. W jakim sposób to się dzieje? Ponieważ, siostry i bracia, my otrzymujemy z przeszłości, najpierw otrzymujemy dar Bożego Słowa, potem otrzymujemy jakąś tradycję, która przez wieki się kształtowała. I to jest dar, czasem ważny, czasem już sposób, który jest przebrzmiały. To różnie wygląda, ale jedno jest pewne. W najbardziej podstawowych sprawach musimy stale zaczynać od początku. Dlatego nie da się wszystkiego przekazać metodą tradycji. Nie da się przekazać drogą informacji. My zaczynamy od nowa. Każda i każdy z nas i wspólnota również. Ale to, co zostało nam przekazane tam, w tym przesłaniu zasadniczym, jest pewną formą, metodą, która zawsze jest aktualna. Dlatego pytanie, jak to się dzieje, że wyrasta żywy Kościół, żywa wspólnota wiary, w nim żywi świadkowie, jest pytaniem dla Kościoła podstawowym, fundamentalnym. Dzisiaj wiemy już wiele o kryzysie, który też jest i go przeżywamy. Więc zatem, jak się ten Kościół rodził kiedyś i jak powinien się rodzić dzisiaj? To jest pytanie podstawowe. Obraz jest taki. Z Dziejów Apostolskich Ewangelia to nam potwierdziła. Ta pierwsza część jest taka. Jezus skończył etap takiej obecności pośród swoich uczniów. Pożegnał się z nimi, powiedział: idźcie, ja wam poślę Ducha Świętego. W pierwszym czytaniu: poczekajcie. Ewangelia nam wyjaśnia: idźcie, głoście, czyńcie uczniów. W Dziejach Apostolskich jest pierwszy etap Kościoła. Czekajcie. Macie czekać. I uczniowie się gromadzą i dokonuje się coś bardzo istotnego. Gromadzą się tam i proszę postawić się trochę wyobraźnią w ich sytuacji. Towarzyszyli Jezusowi apostołowie, bo jest tam 12, oni są wymienieni też z imienia. I jest tam druga wspólnota, bardzo ważna. Jest Maryja i jest najbliższa rodzina Jezusa. I co się teraz dokonuje? Są w miejscu, zauważmy, tam, gdzie Pan świętował ostatnią wieczerzę. Tam się gromadzili, jak podpowiada nam dzisiaj Boże Słowo, stało się to miejscem ich gromadzenia. Można się spodziewać, że będą próbowali trochę porozmawiać o tym, bo tak naprawdę Jezus nie zostawił żadnej instrukcji. Pokazał im, kim jest Bóg w sobie, pokazał moc Boga, dał im niezliczoną ilość sytuacji i słów, ale kiedy odchodził, nie ma żadnego pouczenia. Macie się teraz zorganizować, coś zrobić. Nie znajdziemy ani słowa w Piśmie Świętym. Mówi im coś bardzo ważnego. Poczekajcie na Ducha. Macie poczekać.
I teraz idą do wieczernika. Tam im przecież Pan podarował samego siebie, dał im siebie, to miejsce niezwykle święte. I rozpoczyna się. Co rozpoczyna się ważnego? Pierwsze uznanie, ogromnie ważne, że oni nie mogą po prostu ustawić, ukształtować sobie Kościoła według własnego pomysłu. To jest pierwsze, co otrzymujemy. Wyraźnie widać, że uczniowie nie chcą konstruować i uznają, że tak im Pan polecił. Nie chcą sobie wymyślać Kościoła, bo trzeba w końcu jakoś to zrobić. Trzeba się jakoś zorganizować, skoro nie ma go tutaj. I uznają, że to jest ich ludzka granica, to Pan jest twórcą. I u początku Kościoła stoi zawsze ta wiara. Jeżeli nam jej zabraknie, jeżeli zabraknie tego uznania, że to Pan jest twórcą, to Pan jest wskazującym kierunki, to Jego wola jest decydująca. Jeżeli zabraknie nam tej wiary i jeżeli nie mamy takiej odwagi zaufania Jezusowi, to właściwie wszystko, co wymyślimy, nie może przynieść owocu. Nie ma takiej możliwości. Ważne jest to niezwykle, by każda i każdy z nas i my wszyscy razem jako wspólnota, żebyśmy do szpiku kości, do wewnętrznego przekonania, do granic możliwości ciągle wiedzieli: Kościół jest Chrystusa. On jest Chrystusa. To nie jest Kościół, który my stworzyliśmy. My sami. To nie jest taka wspólnota. To On decyduje. Dlatego, co robią uczniowie? Robią to, co się w takich sytuacjach powinno czynić. Modlą się. Czekają. Nie ma w tym opisie Dziejów Apostolskich ani jednego momentu opisu jakiejś dyskusji, jakiejś konkretnych wymiany zdań na temat, jak teraz ustawimy Kościół, jak ta wspólnota ma być tworzona, jak się ma zorganizować i co ma robić. Czekają. Czekają na modlitwie. Do tego potrzebna jest pokora i wiara. Otwarte serce na to, co się stanie. I to jest istotne. Jest jeszcze jeden ważny element: żeby Kościół powstał, muszą się zgromadzić uczniowie. Jest potrzebne zgromadzenie. Jest wspólnota. To nie dotyka tylko pojedynczych ludzi. To jest wspólnota trwająca na modlitwie. Dlatego nie ma możliwości tworzenia, nie ma możliwości poprawnej naszej postawy w Kościele bez modlitwy. Kryzys, jeżeli się pojawia, każdy kryzys i zawsze, najpierw jest kryzysem modlitwy. To, co się dzisiaj stało, jest kryzysem modlitwy. Siostry i bracia, ja jestem już sporo lat po święceniach. I pamiętam, nieraz snuję sobie takie myślenie, jak do tego doszło. Jak do tego doszło, że tylu ludzi rozminęło się z Jezusem. W Europie, w Polsce. Jak do tego dochodziło? I próbuję sobie przypominać, tak ogólnie można, doświadczenie rozmów, a nawet konfesjonału, i widziałem, co się działo. Ja byłem święcony w 75 roku i niemalże od początku mojego kapłaństwa zauważyłem, że narasta kryzys modlitwy. Ludzie zaczynali się coraz częściej spowiadać, że się nie modlą, że modlitwa im
znika z życia. I natychmiast zaczęła narastać rezygnacja z niedzieli, z Eucharystii. Ona rosła, idąc za kryzysem modlitwy. Ponieważ nie dochodziło do tego, co jest podstawowe, do modlitwy, w której otwarci na Boga zaczynamy się Mu podporządkowywać. Jesteśmy w ogóle z Kościołem, wspólnotą, a wspólnota tych, którzy wyruszą na ewangelizację nadmorską, musi być wspólnotą, musi być Kościołem. I w tym kontekście, że uczniowie nie dyskutowali, tylko modlili się, chcę przywołać książkę, którą przeczytałem wiele, wiele lat temu, a która ma tytuł Deszcze jesienne. Często wracam do tego momentu. To książka o powstawaniu wspólnoty, która najpierw nazywała się Lew Judy, a potem Wspólnota Błogosławieństw. Oni się długo przygotowywali. Tym takim liderem, który prowadził, był właściwie ewangelicki pastor, który później został diakonem w kościele rzymskokatolickim. Długo się przygotowali. Do tego to chyba trwało lata, jak dobrze pamiętam, kilka lat. I wreszcie się zebrali, jest pierwszy wieczór, oni celebrowali spotkanie tak trochę w stylu starotestamentalnym, piątkowe, rozpoczynali Paschę z pewną obrzędowością. Więc przeżywali to, a potem zaczęli rozmawiać. O czym? O wspólnocie. I okazało się, że mimo tylu lat dyskusji, przygotowań, modlitwy, teraz zaczęli dyskutować i pamiętam te słowa, bo nie mam tego tekstu w ręce, jak powiedzieli, rozsądni mieli rację. Wspólnota nie jest możliwa. I kiedy się spotkali rano, przestali rozmawiać, dyskutować, gadać. I mówi, zaczęli wołać do Boga, żeby ich pojednał, żeby stworzył z nich wspólnotę. I jest taki moment, kiedy on opisuje, że wstawali, podnosili się, prawdopodobnie leżeli przed Panem, podnosili się i on pisze tak, spotkałem pałający wzrok Jeana Marka i już wiedzieliśmy, że nas Bóg pojednał. I od tego momentu, pisze, to była metoda życia wspólnoty. Uczniowie gromadzą się nie dyskutując na temat Kościoła, jego form, ustroju. Dyskusja jest ważna, nie wolno jej lekceważyć, ale ona nie może stworzyć wspólnoty. Może pomóc lepiej ją zorganizować, ale nie stworzyć. Dla początku Kościoła stoi, u początków stoi dar wspólnoty, który wynika z daru Ducha, a nie z wydyskutowania. To jest fundamentalne prawo życia wspólnoty. I dlatego chcę wam powiedzieć, trzeba dzień po dniu tak zaczynać. Dlaczego to jest ważne? Ponieważ żyjemy w świecie, który stracił wiarę w to, że wspólnota jest możliwa. Są układy koleżeńskie, interesu, różne rzeczy. Patrzcie, jak najcudowniejsza wspólnota wspólnot sypie się jak domek z kart. Myślę o rodzinie. O związkach, które nazywane są miłością. I ludzie mówią, nie potrzeba nam niczego, żadnego wsparcia, nam miłość wystarczy. Po czym popiół jest po roku, dwóch, półtora? Popiół nie istnieje. Jeżeli ma być Kościół, to musi tak wyglądać. Proszę zobaczyć na ten pierwszy. Ten, który wyszedł z wieczernika. Parę wersetów dalej, po opisie zesłania Ducha Świętego, wychodzi pierwszy Piotr, ten, który nawet nie miał odwagi w małym gronie powiedzieć, że zna Jezusa.
staje wobec tłumów i niezwykle odważnie mówi: to wyście Jezusa zabili. Nie ma w nim już lęku, strachu, a ten jest zabójczy dla miłości. Lęk jest zabójczy dla miłości. Ludzie, którzy się boją kochać, to taki jest nasz świat. I teraz ważne by było, żebyśmy tak popatrzyli. Proszę zobaczyć, ten pierwszy Kościół, pierwsi uczniowie radykalnie się oddzielali od świata. Od tamtego świata rzymskiego, który się pojawiał wszędzie, również w Jeruzalem. Oddzielali się, ale równocześnie jak nigdy, później w historii Kościoła nie było takich owoców ewangelizacji. Nigdy tak Kościół nie rósł. Od 12 rodzące się ogromnie dynamicznie wspólnoty. Nawet jak uciekali, to po drodze głosili słowo i rodziły się wspólnoty. Musiało być coś w tej wspólnocie. Coś dziwia, zadziwia. Budzi zdziwienie, że ktoś jest taki. Dzisiaj nazywamy to ważnie sposób. Świadectwo. Mówimy, że jest najowocniejszym sposobem głoszenia. Że jest lepszym niż cokolwiek. Ponieważ jeżeli chcemy podzielić się Jezusem, to Jezus nie jest tym, co o Nim mówimy. Powiem brutalniej, gadamy. Jezusa, jakiego głosimy, to jest ten, który jest we mnie. To jest sposób głoszenia Ewangelii. Nie tym, co ja o Nim opowiem, tylko tym, kim On jest dla mnie. To jest bardzo jednoznaczne głoszenie Ewangelii i przekonujące, i wydające owoce, bo poprawne. Przekaz i mówienie jest istotne, ale wtedy, kiedy to jest takie mówienie, tak mówił Pan. Kiedy Pan mówił o Ojcu, to tak mówił. Mówił o kimś, z kim jest jedno. I wtedy to jest owocne, inaczej nie. To się dzisiaj powtarza. Pokażcie nam Jezusa. Stąd to tyle problemów, ponieważ my ciągle mówimy przecież, użyję słowa, przepraszam, gadamy o Bogu jak nigdy. Internet jeszcze mamy, mamy możliwości spore. Tylko to nie o to idzie. To nie od ilości słów jest zależne owocowanie Ewangelii. To jest decydujące. Dlatego Joshua Heschel mówi: popatrzmy na to, jaka ta religia dzisiaj jest. A Weigl mówił ostatnio, mówiąc o chrześcijaństwie Europy, powiedział: stało się laitowe. Nie może przekonywać. Wczoraj rozmawiałem z siostrą, która teraz zamieszkała w rezydencji, Szanowa, była we Francji przez 2 lata. Rozmawiałem o tym, że pustoszeje nam seminarium w diecezji, że zastanawiamy się, kto będzie Ewangelię głosił, że zastanawiamy się, jakie będzie jutro tej diecezji. A ona mówi, że w diecezji, w której pracowała, po 10 latach zgłosił się pierwszy kleryk, który jest na 3. czy 4. roku, jest jedyny przez 10 lat. A potem dodała: obok jest wspólnota, też diecezjalna, niezakonna. I jest pełne seminarium. Nie ma problemów.
żywa wspólnota. Gdzie nie struktura, a żywa wiara jest strukturą. Gdzie moc Ewangelii Ducha Świętego obecnego powoduje, że ludzie chcą tam być. Chcą dać też swoje życie w taki sposób. Pójdziecie do ludzi, jak to powiedział Ojciec Święty Benedykt, dzisiaj nie należy zakładać, że ci, co nawet w niedzielę przychodzą do kościoła, mają wiarę. Już tego założyć nie można. Może być religijna tradycja. Wiara to więcej. Będziecie spotykać ludzi. Bądźcie kościołem i pokażcie im Jezusa. Pokażcie.